80 dni dookoła Stanów Zjednoczonych, przez Kanadę na Alaskę, Kalifornia, Arizona, Floryda, Nowy Jork, Chicago. Tysiące miejsc i jeszcze więcej przygód. To nie jest zwykły film. To prawdziwa historia małego człowieka w wielkim świecie pełnym pięknych widoków, ale też wielu niebezpiecznych sytuacji. Otwieraj popcorn i zapasz herbatę. Zapraszam na seans. This is America! Siemano z Walmartu. Pierwsze zakupy, a to jest nasz samochód Jeep Cherokee z napędem na 4 koła, z różnymi funkcjami. Auto nówka i chcieliśmy, żeby to było w miarę duże auto. Jednak nadal jest oczywiście za małe dla osób, które planują 3 miesiące spędzić w tym aucie. To już po zakupach oczywiście z Walmarta, ale są też nasze bagaże. To tak widzicie, jak to wygląda z tej perspektywy. Może jeszcze zaproszę Was do tyłu, z bagażnika. Tak to wygląda. Dlaczego powiedziałem, że to jest nasz dom na kółkach? Ponieważ to jest nasz dom na kółkach. Nie planujemy żyć codziennie czy co noc spać w hotelach. Planujemy żyć na dziko. Planujemy jechać przez Yukon, jechać przez Alaskę, przez Kalifornię, Big Sur i szlakiem Road 66 właśnie tym autem i spać w tym samochodzie. Mamy też namiot i śpiwory. Wszystko Wam oczywiście w swoim czasie pokażę, ale chciałbym Wam zaprezentować, że właśnie w tym momencie zaczynamy wielką wyprawę w 80 dni dookoła Stanów. Kuchenka gazowa z butlami, propan, jakieś tam patelnie, garnki, sztućce, wszystko wzięliśmy z Walmarta, bo nie chcieliśmy tego z Polski brać, bez sensu. Tutaj no, zapłaciliśmy swoje, kilkaset złotych na to wydaliśmy, ale to jest jednorazowy wydatek. I przede wszystkim zwraca się przy pierwszej wizycie w restauracji, bo 600 to podobno zwykły obiad w restauracji tutaj kosztuje. Teraz jedźmy w trasę i zobaczmy, gdzie dzisiaj będziemy spać. Nie chcemy żyć w miastach. Nawet będąc w Chicago, wolimy to na koniec podróży zostawić i lecimy teraz na łono natury. Chcemy zobaczyć dzikie łosie, jelenie i odgryzać się od grzechotników. Zresetowałem sobie też trip info, żeby wiedzieć, jakie spalanie mamy. Po 10 milach mamy 20 mil na galon. Ja Wam wszystko w kilometrach, w litrach na kilometry podam na sam koniec wyprawy, ale jestem ciekawy, jakie będziemy mieli średnie spalanie w kilkudziesięciu tysiącach kilometrów. A teraz jedziemy w stronę zachodzącego słońca i możemy wyłączyć na chwilę kamerę i pochillować, uwierzyć w to, że jesteśmy w tym miejscu. Jesteśmy właśnie nad jeziorem i to jezioro słynie z tego, że bardzo dużo żółwi tu żyje. Zobaczymy, ile z nich spotkamy i czy są niebezpieczne. Widzicie też, że mam deskę z wiosłem. To jest nasz plan na najbliższe półtorej godziny. Wzięliśmy deskę z Polski, to jest seszka, więc jakbyśmy mówili na to seszka, to wiecie, o co chodzi. Po prostu na Seszelach pływaliśmy tą deską i tak się przyjęło. Pierwsze dni w Stanach mijały spokojnie. Kierowaliśmy się na zachód, przemierzając kolejne stany Ameryki. Wszystko było dla nas nowe. Uczyliśmy się tak naprawdę, jak mamy żyć w tym obcym świecie. Na koniec każdego dnia szukaliśmy noclegu na dziko. Dobry wieczór, witamy Was z miejsca, w którym będziemy dzisiaj spać. Ani żywej duszy, ale najlepsze jest tam. Pod milionem gwiazd. Tak dzisiaj będzie wyglądał nasz wieczór. Spanie na dziko ma wiele minusów, ale my najwidoczniej ich jeszcze nie poznaliśmy. Spędziliśmy tu noc, a rano wstaliśmy na wschód słońca. Dwie godziny później dostaliśmy zaproszenie na śniadanie od zupełnie obcych kobiet, z którymi spędziliśmy pierwszą część dnia. 3, 2, 1, cheese! I to jest właśnie to miejsce typowe z horrorów. Z tej kukurydzy powinno wyłonić się jakieś mordercze diabelstwo. Z tej strony z kolei jakieś węże jadowite i nie wiadomo co. A przed tobą ze 100 km żwiru, który niesie cię nie wiadomo gdzie. Żar leje się z nieba, a ja czuję się jak Wojtek Cejrowski, tylko że w klapkach. Spełniam swoje największe podróżnicze marzenie jak do tej pory. To jest największa podróż, podróż życia, podróż przez Stany Zjednoczone na Alaskę. Illinois, Wisconsin, Minnesota, Iowa. Pędziliśmy w stronę natury. Wszystko wydawało nam się takie większe, przerośnięte. Widoki były jednak coraz ciekawsze. A co za tym idzie? Coraz ładniejsze były samochody na drogach. Challenger! Oh god damn it! Piękny! Piękny! To, co mnie jeszcze zaskoczyło, to wielkość samochodów. 3/4 z aut, które nas mijają, to są pick-upy albo jakieś bardzo mocne SUVy, typu jakiś największy Lincoln.
GMC, jakiś Ford F450, to są typowe auta, zobaczcie. No. W tym miejscu również trochę się wykąpaliśmy, to znaczy jesteśmy odświeżeni. Przy okazji przy 103 stopniach Fahrenheita, które dają nam mocno się we znak. Jesteśmy wręcz spragnieni takiego mycia. Pierwszy taki egzotyczny stan, dziki stan i jesteśmy ciekawi, czym nas zaskoczy, bo jest tutaj wiele rzeczy, które może nas zaskoczyć. Tak wyglądała nasza poranna toaleta, czyli przypadkowe jezioro znalezione na mapie po drodze. Przez pierwsze dni podróży staraliśmy się zachować balans między zwiedzaniem a odpoczynkiem. Kierowaliśmy się też w stronę historycznego miasta rodem z Westernów, które powstało tu na przełomie XIX i XX wieku. Przy okazji złapaliśmy jeden z piękniejszych zachodów słońca. Tutaj nagrywane było wiele filmów westernowych i oczywiście chcielibyśmy to zobaczyć, tylko spóźniliśmy się 40 minut. Najwyraźniej tak miało być. Nasze ulubione powiedzenie. Mamy chleb, który dostaliśmy od naszych uroczych pań z miejscowości Fairmont. Stolikiem jest jedna z trzech walizek. Let me go home, home is where I'm with you. Dzień dobry. Wcale nie spaliśmy na parkingu przy tym mieście, wcale nie spaliśmy tutaj. Zapraszamy was do podróży w czasie. Miasto 1880 to ponad 30 oryginalnych domów, zachowanych od 1880 do 1920 roku. Bardzo dużo rekwizytów zostało tutaj użytych w filmie Tańczący z wilkami. Klimat tego miejsca idealnie odwzorowuje czasy Dzikiego Zachodu, łącznie z uroczystą walką na rewolwery. Zobaczyliśmy pieski preriowe, bo tak to się nazywa. Patrzcie, jakie skubańce. Żyją sobie tutaj na wolności. Pieski preriowe to urocze stworzenia. W dotyku przypominają króliki. Żeby wjechać do któregokolwiek parku narodowego, trzeba kupić bilet albo annual pass. Teraz właśnie kupujemy na cały rok za $80 taki annual pass. I właśnie jesteśmy posiadaczami na cały rok, do września 2024, takiej karty, która uprawnia nas do wjazdu do każdego parku narodowego w Stanach Zjednoczonych. To się zwraca przy trzech wizytach, więc będziemy w znacznie większej ilości parków narodowych. A tymczasem zobaczcie, co tu się dzieje. Jesteśmy. Tak to wygląda. Życie jest piękne! Życie jest piękne i z każdym kilometrem było coraz piękniejsze. Przemierzaliśmy kolejne kilometry w krajobrazie coraz to bardziej imponujących widoków. Wtedy naszym oczom ukazały się... Bizony! Aż bym podszedł do... Buffalo soldier, trail them rush back. Bizony witały nas przed kolejną atrakcją tego kraju, czyli rzeźbą czterech głów prezydenckich. Mount Rushmore było dla nas jednak przereklamowane i pojechaliśmy szukać dzikich przygód w lesie. Dojechaliśmy właśnie na miejsce, w którym będziemy dzisiaj spać. To jest miejsce na dziko, nielegalne. To jest namiot, który rozpada się dosłownie w 2 sekundy. A jeżeli lubicie spać w mroku, to ten namiot jest najlepszy. Jest tak wyciemniający, że w dzień macie noc. Nie no, co za rancho w ogóle, tam królik? A może by tak rosół dzisiaj ugotować? Pojechaliśmy dalej w stronę najsłynniejszego parku narodowego w Stanach, czyli Yellowstone. Widoki po drodze były tak magiczne, że ciężko było przejechać obok nich obojętnie. Klimatu dodawała deszczowa pogoda. Spalanie na ten moment wynosiło 7,8 litra na 100 km. Czasem na zwykłych parkingach. I to też nie wiem, czy do końca dobrze z tym wszystkim. Wiecie, co jest najśmieszniejsze? Przez całą noc nic nie padało deszczu. Ale za to zraszacze do trawy działały przez połowę nocy. Dlatego ten namiot jest taki mokry. Jeszcze nie wjechaliśmy do Yellowstone, a już mamy takie widoki. Nie wiem, czy to w ogóle kamera ujmie. Mistyczna kraina rodem z Władcy Pierścieni. Pierwsze, co zrobiliśmy po dojechaniu do Yellowstone, to przepyszne śniadanie z widokiem na jezioro. To było zdecydowanie najcięższe miejsce do zmywania naczyń w moim życiu. Stan Wyoming to różnorodne krajobrazy, ale to w tym miejscu jest właśnie najpiękniejsze. Dzikie zwierzęta, gejzery i szybkie samochody. Skoro jesteśmy już w Yellowstone, zaczęliśmy się więc rozglądać za misiem Yogi. I to jest, proszę państwa, coś, na co czekałem. Bliskość z bizonami.
Niesamowite. Nie wiem, czy możecie to stwierdzić, ale to jest 10 metrów. Niesamowite. Samica i samiec. Znaleźliśmy piękne miejsce do rozbicia obozowiska na najbliższe pół godziny. Coś, czego nie doświadczycie w innych materiałach, czyli bucze obierające ziemniaki. I to nie jest Robert Makłowicz, tylko to jest Robert z Warszawy, który jeździ na co dzień Redajem i innymi superautami. A teraz walczy z ziemniaczkami amerykańskimi. I takie ziemniaczki na spokojnie wrzuca do garnka z wrzątkiem. Panie i panowie, drugie danie gotowe. Ravioli, ravioli, buongiorno. W północnej części parku zwierzęta są tak oswojone, że nie mają skrupułów i wchodzą do hoteli. Warto w tym miejscu przypomnieć, że na terenie amerykańskich prerii w czasach Krzysztofa Kolumba żyło co najmniej 30 milionów bizonów. Lecz od czasów ekspansji osadników, około 1830 roku, rozpoczęło się masowe wytrzebianie tych zwierząt celem pozyskania ziemi pod uprawę. Budowa kolei liniowych w głąb Dzikiego Zachodu znacznie przyspieszyła proces, prowadząc w wybranym 1870 roku do śmierci aż 2 milionów zwierząt. Ich ciała masowo gniły na prerii, ich kości służyły do nawożenia gleby. Yellowstone jest najstarszym parkiem narodowym na świecie. Słynny z gejzerów, gorących źródeł, wulkanów błotnych, fumaroli i wodospadów. Z parku ruszyliśmy prosto na północ, do stanu Montana. Pochodzenie nazwy Montana pochodzi od hiszpańskiego słowa oznaczającego górzysty. To dlatego, że stan ma tak wiele gór, co najmniej 300 szczytów o wysokości ponad 9600 stóp. Kolejny dzień i kolejne śniadanie. Ja mam omleta z grzankami z serem, zaraz w sumie kanapki z wędlinką jeszcze sobie zrobię. Sandra robi sobie kanapki podsmażane. To jest jezioro Flathead Lake, bardzo blisko Glacier National Park, ale nie o tym parku. To jezioro ma na tyle ciekawą specyfikę, że chciałem wam o tym powiedzieć. Mianowicie całe, i bardzo duże jest przy okazji, całe to jezioro jest z brakiem dostępu publicznego do wody. Nie ma żadnych plaż, żadnych wejść i żadnych tego typu miejsc właśnie, w które turyści mogliby wejść. A oczywiście możecie sami sobie odpowiedzieć, czy jesteśmy w takim miejscu legalnie, czy nielegalnie. Kiedyś tu były schodki, ale zastawili je taką belką. Być może właśnie dlatego to jezioro jest jednym z najczystszych jezior w Stanach Zjednoczonych. Przejrzystość wody sięga kilku metrów, dosłownie. Z brzegu widać na 2 metry czy 3 metry. Jezioro jest naprawdę urokliwe i widowiskowe wręcz, bo położone w paśmie gór. Po śniadaniu jeszcze brzoskwinka na deser, a przy okazji troszeczkę ruchu. Taka deska pompowana jest świetnym rozwiązaniem. Dostałem właśnie powiadomienie o tym, że moja elektroniczna wiza do Kanady została zaakceptowana. Nazywa się ETA. To jest niezbędne, żeby dojechać na Alaskę, no bo przez Kanadę jedziemy. Gdybyśmy nie mieli tej ety, to musielibyśmy samolotem lecieć do Fairbanks. Dzisiaj był dzień relaksu, dzień montowania filmu, ale też dzień zakupów, które tam leżą. Zawsze robimy tak, że jeżeli mamy spać na dziko, no to wjeżdżamy gdzieś w pierwszą, lepszą, spontaniczną drogę. I taki właśnie koniec ma nasza dzisiejsza podróż, ponieważ jesteśmy u źródeł rzeki Flathead. Piękny zachód słońca, który... Ostatnia minuta pewnie, żeby go uchwycić. I nie skatujcie nas za to, ale my planujemy tutaj wbić samochodem i rozłożyć namiot. Jest szansa, żeby tu wjechać. Wjazd jest dość spory i w tym miejscu myślę, że rozbijemy obozowisko. I tak po prostu spontanicznie zjeżdżając z drogi znaleźliśmy to miejsce. Totalnie na pustkowiu, w dziczy. Gdyby ktoś mi powiedział, że to jest Alaska, to bym się nie zdziwił. To nadal jest mimo wszystko jednak Montana w Stanach Zjednoczonych. I ta woda w rzece to jest niesamowite, jaka ona jest... Oprócz tego, że zimna, to mimo wszystko bardzo ciepła. Myślę, że wodę na ziemniaki wstawimy z tej wody dzisiaj. Spróbujmy tu wjechać tym półterenowym samochodem. Powiem wam, że nawierzchnia jest twarda, utwardzona można powiedzieć wręcz. Jednak mimo wszystko, gdyby ta woda miała podnieść się, to wolę zaparkować tak, żeby mieć łatwy wyjazd.
I tak też zrobię. Pora rozbić namiot. No i to jest moment, w którym możemy wam pochwalić się, bo to jest, to zasługuje na pochwałę, namiotem, który wybraliśmy. To jest namiot z Decathlonu. Rozkłada się bardzo szybko, ale tak samo szybko się składa. To jest taka super opcja. Słuchajcie, liczcie czas, ile mi to zajęło. Raz, dwa, trzy. Słuchajcie, i mamy rozłożony namiot. Świetna sprawa. Namiot tak zwany dwusekundowy i myślę, że w tym miejscu też będziemy spać. Dlaczego? Mamy też maty samopompujące. To są dla nas niezbędne rzeczy. Na takich płaszczyznach możemy spać bezproblemowo. To jest dla nas bardzo ważne. Te kamienie nam nie będą w ogóle przeszkadzały. To mają tutaj takie suwaki i można je łączyć. Możecie sobie zobaczyć nawet lampkę, którą tu zamontowaliśmy. Do tego czasem ładujemy koce, które jeszcze bardziej nam wypełniają to podłoże. No i na sam koniec wędrują śpiwory. Najlepsze śpiwory, jakie kiedykolwiek widziałem na oczy. A uwierzcie mi, że widziałem już sporo, bo byłem już w ponad 40 krajach na świecie i w co najmniej połowie z nich spałem w śpiworach. Minus 44 stopnie, ekstremalna temperatura użytkowania. Dla mnie to jest szok. I te śpiwory są tak ciepłe, że my... Ile było? 4 stopnie dwa dni temu i my spaliśmy na golasa w nich i było naprawdę ciepło. Obozowisko high five. Jest naprawdę komfortowo, nawet jak widzicie na kamieniach. No właśnie, te kamienie coraz większe tu pod moimi nogami. I tyle o naszym stylu kempingowania, a teraz pora zabrać się za ognisko, czyli to, co chłopaki lubią najbardziej. Ognisko to jest jedna z ważniejszych dla mnie rzeczy podczas tego typu podróżowania. Kolejny dzień i kolejne ciekawostki. Widzieliście kiedyś żyjące, ruszające się drzewo? To jest ewenement. Się zsunę. Jesteśmy właśnie na granicy Stanów Zjednoczonych z Kanadą. Nie ma nikogo po prostu, kto mógłby nas obsłużyć. Będziemy teraz pokazywać wszystkie muszle. Podobodzie. Może będziemy go dmuchać nawet. Yeah. Trochę sobie poćwiczę. Yeah. Can I help you? They make it hard, the palm board. Like... No. It would be good training for me. Yo. Jesteśmy właśnie w Kanadzie, w Calgary. To jest pierwsza doba od 9, w której będziemy spać w łóżku normalnie. A ja wyglądam teraz jak debil, ale to dlatego, że mam tutaj bluzę, którą założę oficjalnie, pierwszy raz, bo już jesteśmy blisko. Mamy 3000 km do granicy Kanady z Alaską. A to jest moja bluza, w której będę chodził cały czas na Alasce. O nie! Tutaj mamy swój pokój, w którym spaliśmy. PlayStation nawet było. Garderoba, w której trzymaliśmy walizki. Bo przypomnę, że mamy 3 walizki duże. Baterie w sumie już naładowane, ale już brakuje nam trochę tej dziczy. Dzisiaj pojedziemy jeszcze na Calgary, wypić bardzo dobrą kawę, pozwiedzać trochę, ale wieczorem już kierujemy się na kemping, na dziko. W tym miejscu jedliśmy najpiękniejszy posiłek ever. Zobaczcie na ten widok i wyobraźcie sobie schabowego z ziemniaczkami, z ogóreczkiem, pomidorkiem i na deser arbuz. Nie nagrałem nic tą kamerą, jesteśmy już po i mieliśmy wyjeżdżać. Zapomniałem po prostu, ale to było tak pyszne, że zaraz się popłaczę. Idealne miejsce do pływania. Uwielbiam pływać na Seszce. To miejsce było magiczne. Widoki gór skalistych w Kanadzie wzruszały mnie na każdym kroku. Zdecydowanie polecam trasę przez Banff i Jasper. Bardzo dużo lodowców, górskich krajobrazów. Można się tu poczuć bardzo, bardzo blisko natury. Kanada jest miejscami całkiem dzika i zawsze podczas zmywania naczyń trzeba było uważać, czy za plecami nie czeka na mnie żaden niedźwiedź. A tych naprawdę nie brakowało, choć wydawały się one mocno zaczadzone przez dym po pożarach. Tak to wygląda w Kanadzie. Jesteśmy pośrodku kraju, w którym miały miejsce pożary. Nie śmiejcie się z mojej fryzury. Rano sobie ją próbuję nastawić, bo strasznie mi włosy opadają, ale to jest ważniejsze i bardziej poważne. To, co tutaj się dzieje. Zobaczcie przez tą szybę moją, jak wygląda słońce. To nie jest mgła, to nie jest nic innego niż tylko
dym. Nie da się powstrzymać płaczu, widząc tysiące kilometrów spalonych lasów, martwe zwierzęta i dym dookoła. W całej Kanadzie jest naturalnie zakaz ognisk, jednak znaleźliśmy miejsce, które wśród lokalnych uznawane jest za bezpieczne do ich robienia. Tak wygląda nasze miejsce do rozpalania ogniska. Nie można dać się zwariować. Przyszykowałem trochę drewna, grubego, trochę cieńszego i tam napompowana jest też seszka. Spaghetti są na 3 dni. Ty tak to pięknie czyścisz, że ja chętnie to pobrudzę jeszcze raz. A teraz testujemy naszą seszkę nad tym jeziorem. W takiej podróży chyba jest taka równowaga jest chyba najważniejsza, bo można się zatracić w tym, żeby gonić tak zwanego króliczka, czyli te miejsca, które są poszukiwane przez nas, przez te pineski na mapie, które cały czas zaznaczaliśmy, będąc w Polsce i przygotowując się do tej wyprawy, a człowiek zapomina o tym, że na tej wyprawie też może żyć. To nie jest tylko wyprawa za wszelką cenę i można umilić sobie tak właśnie popołudnie tego typu atrakcjami. Musimy wam się w ogóle pochwalić nową metodą spania. Mianowicie spanie w aucie. Komfortowe spanie w tym samochodzie. Dołączył do nas pan, który polecił nam drogę na Alaskę. Wraca z Dawson City. Jak ci się podoba dzisiejszy nasz nocleg? Bardzo miła pogawędka z panem Edmonton. Teraz ciepłe ziemniaczki wlecą do żołądka, a potem będzie trzeba się umyć z tego kurzu i brudu. Pięknie. Nie bój się, nie bój się. Tak wyglądają poranki. Zwierzęta dosłownie jadły nam z ręki. Z każdym kilometrem byliśmy coraz bliżej natury. Żeby dojechać na Alaskę, mieliśmy do przejechania ponad 3000 km przez całą Kanadę. A tutejsza fauna jest tak urozmaicona, że nieraz zapominaliśmy, jakie niebezpieczeństwa za sobą niesie. Kierowaliśmy się w stronę Yukonu, czyli najbardziej dzikiego i niebezpiecznego regionu Kanady. Górskie kozice, niedźwiedzie i bizony to mały pikuś przy prawdziwym królu Yukonu. Najbardziej baliśmy się pumy. Nie były one jednak tak odważne jak renifery czy bizony, ale to może na nasze szczęście. A propos bizonów, sami zobaczcie, jak majestatyczne są te zwierzęta. Ponad 100 bizonów na drodze i ruch wstrzymany. Możemy podziwiać. Stało nam się to. Niestety to nie jest jedyne uszczerbienie tej szyby. Są też inne, na przykład tutaj, tutaj, tutaj i to za jednym razem wszystko. Idzie w naszą stronę. Mamy zacząć uciekać? Mamy się bać? Czasami jest też tak, że zatrzymujesz się w którymkolwiek miejscu, bo chcesz zjeść. Bo akurat nie pada, dzisiaj od rana padał deszcz. To jest pierwszy moment dzisiejszego dnia o godzinie 11, w którym mamy sucho i tutaj też jemy śniadanie. Sandra ryzykuje nawet swoją kurtką, żeby ogrzać patelnię, żeby nie zdmuchnęło nam tego. Teraz pora pobiegać! Bieganie w tak zimnym klimacie to czysta przyjemność. W promieniu 600 km nie było tutaj jednak żadnych szpitali, więc nie mogłem dostać ataku serca. Ruch na drodze był już tak znikomy, że mógłbym przespać się na środku drogi z bardzo mocnym prawdopodobieństwem, że przeżyję. Alaska Highway odkrywała przed nami coraz to ciekawsze skarby. Kolekcjonujemy blachy. To jest samochód, który ma koła zablokowane, blokadę kół i był opuszczony, dlatego policja go zrzuciła do lasu. Jest opuszczony przez bardzo długo czasu. Niestety musiałem wyłamać blachę, bo była tak zanitowana, że nie dało rady jej jakkolwiek wyłamać, ale myślę, że ładna pamiątka. Fajnie wygląda, no. Zobacz, na tle tych gór. Pięknie. No, mega fajnie wygląda. Kolejne widoki i kolejne setki bezludnych kilometrów w poszukiwaniu Alaski. Wyobrażanie sobie przyszłości to rodzaj beznadziejnej tęsknoty. Spędzasz całe swoje życie w labiryncie, zastanawiając się, jak któregoś dnia z niego uciekniesz i jakie niesamowite to będzie uczucie, wmawiając sobie, że przyszłość pomaga ci przetrwać, ale nigdy tego nie robisz. Wykorzystujesz przyszłość, aby uciec od teraźniejszości.
W którymś momencie wszyscy podnosimy wzrok i uświadamiamy sobie, że zgubiliśmy się w labiryncie. Stacje paliw na takim bezludziu, czyli w Yukonie. Jak to wygląda? Zobaczcie. Jest bardzo folklorystycznie. $2 za 1 litr. W Kanadzie na litry się to przelicza. Jak oldschoolowe są te dystrybutory. A tak wygląda Coyot. Mamy już ich 3 na swoim koncie. Podobny jest do wilka, ale mniej groźny. Wilk chodzi w watahach. Coyot raczej samemu. Ale tak samo sika jak pies, jak widać. Czasami noclegi są troszeczkę niebezpieczne, ale tu mamy już fajny chrust przysypany, tu są troszeczkę grubsze gałęzie, tu więcej chrustu, gdyby trzeba było, tu grubsze gałęzie. No i konary, gdyby trzeba było siedzieć tu całą noc. Ale to, co chciałem wam powiedzieć, Alaska już niedaleko, mamy 60 km do granicy. Nie wiem, co to jest, może wy podpowiecie mi. Na pierwszy rzut oka wygląda na końskie. Albo krowie. Czasem w Yukonie jest niebezpiecznie. Dzisiaj jednak będziemy spali w bezpiecznych warunkach, bez namiotu. To jest miejsce noclegowe. Sandra sama to zrobiła, więc gratulacje dla niej. Na razie tu jest cicho. Tu niedaleko jest żwirownia. Myślę, że rano nic nas nie zaskoczy, jeśli chodzi o pracowników. Miejmy nadzieję, że zwierzęta również będą przyjazne dla nas. Słychać było jakieś zwierzęta podczas robienia ogniska. Czuliśmy się obserwowani mocno. Teraz już jesteśmy w aucie i wypatrujemy jakiegoś zwierzaka. Słyszeliśmy kojoty i słyszeliśmy coś bardzo dużego w krzakach. Może być ciekawie. Ja to się trochę boję. Wstaliśmy, żyjemy, nic nas nie zjadło i mamy 50 km do Alaski. 50 km do spełnienia mojego największego podróżniczego marzenia w życiu. Niesamowite. Ta stacja paliw, mieliśmy na niej tankować, ale nie działa, więc idziemy dalej. Znaleźliśmy kolejną stację paliw w Beaver Creek, też nie działa. Więc jakie jest nasze nieszczęście duże. Jedziemy dalej. Mamy jeszcze, co prawda, 240 km zasięgu. Na pewno dojedziemy do jakiegoś miasteczka w Stanach, ale przy okazji mogę pochwalić się spalaniem. 7 litrów na 7600 km. Znalazłem paliwo. 2,30 za litr. Ponad 10 zł. Zatankujemy sobie nie wszystko, bo to jest tak drogie paliwo, że to jest masakra. A przy okazji powiem wam, jak to przebiega. W Stanach i w Kanadzie generalnie trzeba włożyć kartę do czytnika. Tutaj nie ma czytniku. Tak wygląda stacja, jedyna działająca w promieniu 190 km. Gdyby nie tankować tutaj, to nie dojechalibyśmy do następnej stacji. Mamy pyszną kawkę czarnobową z cukrem takim śmietanką. Okazało się, że jest 9 rano, a pan ma tak mały ruch, że już zamyka. Teraz powiedział, że nie ma po prostu ludzi, nikt tędy nie jeździ. Jesteśmy pierwszym samochodem od 4 godzin, bo pan o 5 rano otworzył stację. To akurat zabawne, pan jest jedynym pracownikiem tutaj i na jesieni jest pracownikiem miesiąca. 25 razy oglądałem film Into the Wild o Aleksandrze Supertrumpie, który podróżował na Alaskę i tam umarł. Oglądałem setki TikToków i rolek na Instagramie o tych pięknych widokach, dzikiej naturze Alaski. Mam bluzy nawet Alaski. I to było moje takie mega, mega mocne marzenie zawsze. A teraz mam 20 km. Naprawdę nie mogę w to uwierzyć. Łzy szczęścia same płynęły mi po policzkach. Nie umiem opisać, co czułem w tym momencie, ale myślę, że moja reakcja mówi sama za siebie. Nie wierzyłem. Nie dochodziło do mnie. To całe życie marzyłem, żeby być na Alasce. Po 8000 km jazdy w końcu dojechaliśmy do celu. 3, 2, 1, mamy to! Alaska. Ja pierdzielę. To były łzy szczęścia. Nigdy bym nie pomyślał, że dojadę tak daleko. Śladami Aleksandra Supertrumpa.
wjechaliśmy właśnie do dzikiej Alaski. Pierwsze, co możemy zauważyć po przekroczeniu granicy, to drogi. Są o niebo lepsze. Tutaj można by postawić pudełko zapałek i nie spadłoby. A w Kanadzie ostatnie 150 km to były takie doły i taki żwir, że myślałem, że opona nam pęknie. Alaska! Poczułem w sobie dziki zew, ale wieczorem czekał już na nas nocleg w Fairbanks. Cicha, spokojna okolica, bo dojechaliśmy do Fairbanks, a to jest nasz Airbnb. My mamy akurat pokój na dole z łóżkiem piętrowym, a tu cały salon z pianinem, na końcu jest łazienka i piękne zwierzaczki. Takie coś kosztuje tutaj 300 zł na Airbnb. Okej, więc jak Alaska, no to trochę natury. To jest drugi dzień, w którym jestem na Alasce i spędziłem go do tej pory w Fairbanks. Miasto, które jest położone w centrum Alaski. Tutaj też jestem i to jest najbardziej wysunięty na północ punkt Stanów, w którym będę. Teraz już tylko na południe. Alaska to przede wszystkim tysiące różnorodnych szlaków trekkingowych. Ja wybrałem Angel Rugs Trailhead, który idealnie wpasował się w jesienne klimaty dziczy. Był jednym z bardziej zaawansowanych, ale widoki na szczycie rekompensowały wysiłek. Na Alasce oprócz padającego śniegu mamy też zamkniętą drogę. Tak czasami bywa. Ze względu na porę roku zamykają czasem drogi. Do wiosny nie będzie przejezdna. Do 15 maja. Zawróciliśmy więc w stronę Denali National Park. To, co widzicie, to właśnie najwyższy szczyt całej Ameryki Północnej. Alaska, Alaska, ty jesteś taka piękna. Park Narodowy Denali przede mną. Samochód urąbany tak, że raczej go nie domyję. Alaska, Boże. Mamy tu iglo, kilkunastometrowe, z oknami na każdą część świata i co najlepsze, nie wiem czy widzicie ten dym, tam ktoś mieszka i tam ktoś przesiaduje i tam ktoś tego pilnuje. Is that your place? I live here. All right. Great. Yeah, come on in, man. It's all good. I got a nice pathway and you should be there. Okay, that was a hotel or something like this before? Yes. All right, of course. Niesamowite miejsce, yeah. Yeah, thank you. Poznałem takiego gościa, który tutaj pracuje i jest tak wyluzowany, że teraz mnie oprowadza i ledwo stoi na nogach, ale idziemy, no dobra. Nie wiem, czy to jest bezpieczne, ale po to tu przyjechałem, żeby piękne miejsce zobaczyć. Wow. Yeah, thank you. Niesamowite miejsce. Człowiek, który to chciał zrobić, umarł i nie dokończył tego. Być może to jest taki jego ziemski pomnik. Niesamowite miejsce, kurde, i człowiek niesamowity. Majestatycznych zachodów słońca nie brakowało mi w tej podróży, ale ten jest zdecydowanie w pierwszej trójce najlepszych widowisk. Był tak piękny, że ludzie przerywali jedzenie w restauracjach, żeby wyjść na ulicę i przeżywać te chwile, dzieląc się miłością. Chyba ten zachód słońca wynagradza wszystko. Usłyszałem tu również romantyczną historię starszej pani. Wow, great! Here! You fell in love here! I did. Great. I did. Right here. Right on that spot where they got blocked off. See, this used to go out. See where that point is down there that's coming out there? This yep. Land used to be all the way out to there. Wow. To jest właśnie magia tego wyjazdu. Codziennie poznaję takich ludzi. Pani przeprowadziła się z 40-milionowej Kalifornii do 700-tysięcznej Alaski i w tym miejscu poznała miłość swojego życia.
Alaskę. Jejku. Kolejny dzień i kolejny patrol policji. Jestem już trzeci raz sprawdzany na tym kontynencie. Spaliśmy po prostu w takim miejscu, które jest w mieście, ale jest w sumie posesją zwykłą i pan policjant dostał zgłoszenie po prostu, żeby sprawdzić ten samochód, czy jest bezpiecznie tutaj. Ja w majtkach wychodzę do niego, przepraszam go, że muszę spodnie założyć, ale był bardzo w porządku, bardzo miły i po prostu powiedział, że możemy to zostać ile chcemy, bo jesteśmy już sprawdzeni, wszystko jest w porządku, ale dostał po prostu takie zgłoszenie. Ruszyliśmy w stronę stolicy Alaski, czyli Anchorage. Nie zabrakło kolejnych historii. Zaczepił nas w mieście pracownik parkingowy. HI_5. Yeah. Poznaliśmy pana, który sprawdza parkingi i jest naszym nowym fanem programu High Five. It was a pleasure to meet you. My pleasure too. You have a good day, sir. Yeah, thank you. Safe travel. To nie był jedyny mieszkaniec, z którym porozmawiałem dłużej. Alaska is not too bad. Alright. I've been here 18 months. It's pretty good. It's the weather that kills you when winter hits. Where are you from? Hawaii. Why did you move from Hawaii here? I wanted to change something in my life. Okay. You know? Hawaii is a beautiful state, one of the most beautiful. Yeah. Why did you move to Alaska? I wanted something different for my life. All right. But what I used to do back then in Hawaii, you know, sometimes, you know, you got to move out to get, you know, I was so comfortable in where I was living. Yeah. The only place I end up is prison. That's where I end up, prison. So I decided to hop on a plane and come to Alaska for a change. Don't live in Hawaii. Hawaii is expensive. Trust and believe me, I lived in Hawaii my whole entire life. Wow. So Alaska is cheaper than... Not only that, but Alaska has more opportunity. Hawaii don't have opportunity like Alaska has opportunity. Right. You want to go somewhere to go live? Come to Alaska. It might be cold, but hey, money is good out here. Pani teraz parkuje do tyłu. Widać, przód jej nie wyszedł. Mam nadzieję, że tylny zderzak będzie cały. Na Alasce odnotowano 2 lata temu największy w całym kraju, bo aż 75% wzrost w zgonach spowodowanych przedawkowaniem. To ścierwo jest wszędzie, nawet tutaj. Do tej pory widzieliśmy już tak wielu ludzi z zombie, że kolejni nie robią na nas wrażenia. Pojechaliśmy dalej w stronę lodowców, mijając przy okazji stado bizonów. Plaża, na którą się kierowaliśmy, jest dosłownie na końcu drogi. Oboje czuliśmy magię tej krainy. Poczuliśmy się coraz bardziej pojednani z naturą. Do tego stopnia, że dostałem głupawki i usiadłem na drzwi podczas jazdy. Dla takich chwil jednak warto żyć. Kiedy dojechaliśmy na wcześniej wspomnianą plażę, zrobiliśmy przepyszny obiad. Schabowe z ogórkiem i puree ziemniaczanym. W takim miejscu to jak wygrać na loterii. Panie i panowie, dojechaliśmy na koniec świata. Nie ma dalej drogi. Niestety trzeba zawracać do Polski. Jesteśmy właśnie w miejscu Lowell Point, tak to się nazywa. Jest tutaj takie małe miasteczko kempingowe z takimi pięknymi domkami jak ten. Jesteśmy trochę nielegalnie tutaj, bo to jakieś prywatne miejsce. Plaża też jest prywatna, ale mam nadzieję, że nas nikt nie wyrzuci. To było dla nas magiczne miejsce. Zdecydowanie jest jednym z naszych ulubionych miejsc na Alasce. Każde miejsce, które odwiedzasz, staje się w jakiś sposób częścią ciebie. Seward położone jest na obszarze półwyspu Kenai, nad Zatoką Zmartwychwstania, w głębi jednego z malowniczych fiordów Zatoki Alaska. Wracając w stronę zachodzącego słońca, zameldowaliśmy się u naszych gospodarzy w ramach kolejnego noclegu na Airbnb. To byli bardzo specyficzni, pozytywni ludzie, którzy ugościli nas jak swoją rodzinę. Na pewno oboje na długo zapamiętamy ten dom. Następnego dnia ruszyliśmy z powrotem w kierunku Kanady, żegnając Alaskę. I to jest ten moment! Alaska!
byłaś dla mnie piękną krainą, pełną dzikich zwierząt, pięknych lodowców, na które teraz patrzę, wielotysięczników górskich, których co prawda nie zdobyłem, ale patrzyłem na nie ze wzruszeniem i dzisiaj cię żegnam. Myślę, że na zawsze, bo nie planuję już tu wracać, ale była dla mnie tak piękną krainą, taką dziką krainą. Jeśli ktoś ci mówi, to się nie uda, to pamiętaj, że to są jego granice, nie twoje. Kilka lat temu sam sobie powiedziałbym, że zwiedzanie Alaski jest dla mnie nierealnym celem. Dziś wyjeżdżam stąd z lekkim niedosytem, ale na pewno jako spełniony podróżnik, amator. Zawsze chciałem tu być. Podróże są dla mnie bardzo istotne w życiu. Dają mi poczucie odklejenia się od schematów warszawskiego życia. Czuję się bardziej wolny, szczęśliwszy i nabieram coraz więcej respektu do życia. Niestety Alaska bywa też okrutna. O, jakieś zwłoki. Chyba łoś albo sarna. Same flaki zostały. Mam takiego farta do poznawania zajebistych ludzi. Użyłem prysznic na stacji właśnie i wypiłem herbatkę u Sebastiana. Gdzie jest Sebastian? Hello! You're now on YouTube. I'm on YouTube now? Z godzinę z nim spędziłem, to jest taki gość. Am I gonna be on YouTube? Yeah, of course. Oh, I love it. I'm subscribing right now. Alright. All of you should do. Alright. Thank you. Thank you so much. Bye! Bye-bye. See ya. Bye-bye. Właśnie zobaczyliśmy naszych Polaków, rodaków Olej Konrada i Phoebe. Bo my Polaków też nie widzieliśmy już od miesiąca. Od miesiąca. Także się spotykamy. Miło porozmawiać razem. Pięknie. Ola i Konrad 3,5 miesiąca już podróżują dookoła. W zasadzie Ameryk będą podróżowali. Byli na Alasce, ruszyli z Nowego Jorku. No a teraz w stronę Meksyku przez Kalifornię. Z samej północy Alaski na samo południe Argentyny do miejscowości Ushuaia. Całą Pan American Highway. No i byli na Tuktoyaktuku, tam gdzie my nie dojechaliśmy. Bo kąpaliśmy też się w oceanie arktycznym. Widzieliście jakieś niedźwiedzie polarne? Polarne nie. Rozmowa przeszła też na kwestie branżowe, że tak powiem. Roadlife.stories. Po kolejnych 3500 km przez kanadyjskie pustkowia dojechaliśmy do Vancouver i zapamiętamy je jako kolejne miasto zombie. Nie znaleźliśmy w nim nic ciekawego do zwiedzania, ale być może głównym czynnikiem, który na to wpłynął, była pogoda. Bezdomnych było tutaj tak dużo, że nagranie tych wszystkich scen, które teraz możemy zaobserwować, było na pojedynczym wyciągnięciu kamery. Oni są dosłownie wszędzie, co kilkadziesiąt metrów. Wyjechaliśmy więc stamtąd w kierunku granicy z USA. 2 godziny do granicy i nadal jeszcze 200 metrów. Pewnie godzina kolejna minie. Tak długo stoimy, że aż drzewko nam wyrosło w środku. Kolejny dzień jest już bardziej obiecujący, bo wieczór spędziliśmy w Seattle. A potem spaliśmy z takim widokiem. Jesteśmy naprzeciwko bardzo wielkiej, 44-milionowej w dolarach liczę, posiadłości Billa Gatesa, obok jeszcze droższa posiadłość Jeffa Bezosa. Jest też ściana z gum do rzucia, tak zwana gum wall. Tutaj od lat 90. przykleja się gumy do rzucia i jest tutaj miliardy zarazków i miliardy różnych pojedynczych gum wyssanych i wyrzutych, zostawionych. Zaczęło się to wtedy, kiedy w latach 90. do tamtego marketu, który jest za tą ścianą, była wielka kolejka i ludzie z nudów zaczęli przyklejać gumy do rzucia. Na początku władzom się to nie podobało i zrzucały te gumy do rzucia, ale potem już nie walczyli z tym, bo przerosło ich to, że tak powiem. Na sam koniec lat 90. zaczęło powstawać tutaj takie kultowe miejsce, jak widzicie teraz. Jest to bardzo niesamowite i niektórych obrzydza, innych szokuje, jeszcze inni są zachwyceni i żują gumę tylko dlatego, żeby ją tu przykleić. Tu na przykład jest market, bardzo popularny, najpopularniejszy w Seattle. Jest to też atrakcja, ponieważ tu sprzedawcy rzucają tymi rybami w innych sprzedawców, we współpracowników. Kojarzycie Starbucksa? To tutaj powstał pierwszy na świecie Starbucks, właśnie w Seattle. W 1971 roku pierwsza kawiarnia właśnie tutaj została otwarta. Kolejka, żeby wejść w ogóle do środka i czegokolwiek się napić, zajmuje 40 minut. Ja odpuszczę tym razem. Raz w życiu piłem Starbucksa i
raczej nie powtórzę tego. A to jest... Zajazd dla ciężarówek. A dlaczego my jesteśmy w zajeździe dla ciężarówek? Prysznic, w którym teraz stoję, jest nieskazitelnie nieczysty. Ja zazdroszczę tej stacji. Naprawdę w hotelach mogłyby być takie warunki. Nie przyczepię się do niczego. Poza tym pracownik stacji za każdym razem czyści tak dokładnie te prysznice, że... Wszystkie są suche do wejścia kolejnego trackersa. $18 kosztuje jedna prysznica, ale my nic nie płacimy i nie będziemy płacić przez resztę czasu, ponieważ mamy, czekajcie, żebym wam nie pokazywał kodu, mamy takie coś. To jest taka wizytówka od jednego z widzów. W zasadzie poznany przypadkiem człowiek, który okazał się tak pomocny, że dzięki niemu zaoszczędzimy grube 1000 zł na prysznicach. Możemy 5 razy dziennie brać prysznicę w Stanach i każdy będzie za darmo, bo jest unlimited. Ten gość to jest Hubert, który jest trackersem w Stanach, Polakiem. Jak już prysznic jest gotowy, to wpisujecie 5-cyfrowy kod bezpieczeństwa. W tym momencie jesteśmy w Olympic National Park. Park narodowy na zachód od Seattle, w którym są tak piękne rzeczy, ale przede wszystkim najważniejsza informacja jest taka, że to las deszczowy jedyny w Stanach Zjednoczonych. Nawet droga, która jest przy samym znaku wejścia do parku, wjazdu do parku, jest piękna. Co będzie dalej? Nie mogę sobie wyobrazić. Dalej było jeszcze piękniej. Miejsce, w którym teraz jesteśmy, to Olympic Rainforest, czyli jedyny w całych Stanach las deszczowy. Las deszczowy, lodowiec i dzikie wybrzeża Pacyfiku w jednym miejscu? Tak, tak, to możliwe. I tak, to miejsce jest wpisane na listę UNESCO. Na terenie Parku Narodowego Olympic występuje wiele gatunków roślin, ale i niebezpiecznych zwierząt. Po spacerze między drzewami pojechaliśmy na naszą pierwszą plażę Pacyfiku, która, jak pewnie się domyślacie, była przepiękna i magiczna. Pacyfik to największy, najgłębszy i najstarszy, obok Atlantyku, zbiornik wodny na Ziemi. Z powierzchnią równą 155,5 miliona km kwadratowych zajmuje 30% całej powierzchni Ziemi. Oficjalna polska nazwa tego oceanu, zatwierdzona przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych, to Ocean Spokojny. Następnego dnia mieliśmy jeszcze więcej deszczu, ale dojechaliśmy już do Oregonu. Zatrzymaliśmy się przy słynnym moście obok wodospadu. Robił wrażenie nie tylko na zdjęciach i na filmach. Tu kiedyś stało drzewo. Na dół jest około 400 metrów. Jezioro jest zimne, bo teraz temperatura to jest minus 4 stopnie. I z takiego ciepłego klimatu nagle po 3 godzinach w centrum Oregonu śnieg i minusowa temperatura. Niesamowite. Klimat zmieniał nam się z godziny na godzinę. Ciężko było określić, jakie ubrania założyć rano, bo wieczorem mogliśmy potrzebować już zupełnie innych rzeczy. Teraz jednak skorzystaliśmy z laundromatu, to jest bardzo popularna opcja w Stanach Zjednoczonych. Mamy rzeczy, które są do prania. Pranie kosztuje w małej pralce $4, w średniej $5.50, a w dużej $10. Mała bez problemu wystarcza na dwutygodniowe pranie. Oprócz tego bardzo tanie są suszarki. Uznaliśmy, że tutaj w tym miejscu zrobimy obozowisko swoje. To jest oczywiście tak jak w całych Stanach, tu też. Jest jakaś prywatna posesja. Ta góra do kogoś należy. Dookoła w promieniu 500 metrów nie ma żadnej żywej duszy. I zdecydowaliśmy, że w tym miejscu rozbijemy obozowisko. Środek nocy. Będziemy gasić ogień i zaczynać wyć do księżyca. Jak wilki. Niesamowity jest. Ja nie wierzę. Chyba nigdy w życiu nie widziałem tak ostrego księżyca, żeby taki cień rzucał. To jest obłęd. Jezioro Tahoe, moi drodzy. Dużo kamieni, piękne krajobrazy, jezioro górskie i masa ciekawostek związanych z tym jeziorem. Przede wszystkim to, że jest prawie 2000 metrów nad poziomem morza położone to jezioro. Kolejna ciekawostka, że nigdy w życiu nie zamarza. Przez to, że gorące źródła go ciągną od dołu, to nawet w zimę, kiedy tutaj ludzie na narty przyjeżdżają, to nigdy nie zamarza. Poza tym jest tak piękne i bajeczne. Nie Los Angeles, nie San Francisco, tylko Sacramento. To tutaj mają siedzibę władze tego stanu. Dolina Krzemowa to przede wszystkim skupisko bardzo mocnych
firm światowych: Facebook, Google, YouTube, Apple, Tesla i wiele innych. A tu miejsce historyczne, bo oprócz tego, że zwiedziliśmy wiele miejsc, które wam powiedziałem, to przede wszystkim dom Steve'a Jobsa. Ówczesny. Wtedy, kiedy produkował pierwsze Macintosze i myślał nad tym, jak rozkręcić wielomiliardową firmę ogólnoświatową, to w tym garażu razem ze Steve'em Woźniakiem kminili nad tym, jak podbić świat. I to jest niesamowite. Historia człowieka, który był adoptowany, miał bardzo ciężko w życiu w czasach młodości. Wysłali go na college, ale nie wyrabiał od pierwszego do pierwszego. Dorabiał sobie, wrzucając butelki, segregując je po 5 centów sztuka, żeby mieć na ciepły posiłek, a teraz w świętej pamięci Steve Jobs już akurat, jego drugi partner żyje jeszcze, Steve Woźniak, ale jego historia jest niesamowita i historia tego miejsca. Ja nie jestem w ogóle fanem Apple'a, ale być tutaj to zaszczyt. Historia niesamowicie inspirująca. Stało się, moi drodzy. Marzenia się spełniają. 90-letni, pomyślelibyście, że staruszek. A wszyscy tutaj przyjeżdżają po to, żeby sobie z nim zrobić zdjęcie. Golden Gate Bridge. Budowany przez wiele lat, wzmocniony przez ryzyko trzęsienia ziemi. Patrzę na Alcatraz z daleka. Pilnuję. Swoją drogą jutro będziemy zwiedzać Alcatraz. Miejmy nadzieję, że dzisiaj nikt nie zginął, ponieważ ten most owiany jest też złą sławą. To znaczy, to jest most samobójców, też można tak to nazwać. Z mostu o długości prawie 3 km od momentu oddania go do użytku w 1937 skoczyło już ponad 1700 samobójców. Mimo tego obiekt nie stracił swojego uroku. Ta chwila była dla mnie tak mistyczna, że poświęciłem 40 minut na delektowanie się samym widokiem tego cudu architektury. Witajcie w Alcatraz. To jest miejsce, które jest tak legendarne na mapie San Francisco. Podczas przeprawy promowej można się trochę poczuć jak więzienie, którego też transportowali drogą wodną. No, Alcatraz. 50 lat temu pewnym Indianom udało się tutaj wedrzeć i przez 2 lata okupywać tą wyspę. To też ciekawostka. Alcatraz zdecydowanie polecamy. Klimat, który tam kiedyś musiał panować, dało się wyczuć od pierwszego kroku po zejściu z promu. Przerażające warunki przetrzymywania więźniów wzbudziły we mnie mocne emocje. Mimo owianej złą sławą atrakcji, wracałem do San Francisco z uśmiechem na twarzy. Warto było tu być. San Francisco ma też swoją bardzo mroczną stronę, jak takie większe miasta. Tutaj jest bardzo słynny parking, niestety szczycący się złą sławą, ponieważ to tutaj turyści zostawiają fury, a potem mają samochody rozwalone z rozwalonymi szybami. Chciałbym zobaczyć właśnie, weszliśmy tutaj dlatego, żeby zobaczyć właśnie, jak wygląda ten parking. Nigdy w życiu nie zostawiajcie w tym miejscu samochodu. Tutaj rozwalona szyba jest na porządku dziennym. Rozwalona szyba w samochodzie, tak to wygląda. Uważajcie na te parkingi. Samochód rozwalony. Z boku też szyba rozwalona. Unikajcie takich miejsc. A jak wejdziecie z ciekawości w mapy Google, to zobaczycie, że same negatywne opinie, same jedynki są i wszyscy wrzucają zdjęcia rozwalonych samochodów. Szczególnie pilnujcie się, jak macie blachy z innego stanu niż Kalifornia. Dramat. A my zaparkowaliśmy tutaj, przy takiej chińskiej ulicy, naprzeciwko komisariat policji. Na szczęście jesteśmy cali. Mamy wszystkie szyby całe. Tutaj taka no ścisła ulica w centrum, ale za parking nie płaciliśmy nic w ogóle. Okazuje się, że prawdopodobnie, bo takie mamy, taką nadzieję mamy, parking jest w niedzielę za darmo, a jest właśnie niedziela. Żeby być bardziej safe, zdjąłem przednią blachę na czas naszej nieobecności, żebyśmy nie byli posądzeni o przyjazd z Illinois. Trochę to zataiłem, a tu zaparkowałem blisko, aczkolwiek tu inne auto przyjechało. Wcześniej tu był taki dostawczak, który zostawił tą blachę. Generalnie musicie sami o siebie zadbać, bo policja tego tutaj nie zrobi. Gdy wyjechaliśmy z San Francisco, to pora na odpowiednią trasę wybrzeża, czyli Big Sur. Tu się zaczyna Point Lobos. Tyle lat, tyle czasu, żeby dojechać tutaj w takie piękne miejsce. Zobaczcie, jak tutaj pięknie. Zobaczcie, co tu się dzieje. Czy to jest sen? Czy to naprawdę? Big Sur to najpiękniejsze wybrzeże
w Stanach Zjednoczonych. Ale niewielu wie o istnieniu równie pięknej książki o takim samym tytule. Rozpacz, alkohol, podróż, załamanie nerwowe. Oto motywy i elementy Big Sur Jacka Kerouaka. To proza, w której miesza się wyobraźnia z rzeczywistością. To też idealne miejsce na najlepszy makaron w moim życiu. Patelnia akurat nie będzie nam potrzebna, ale użyjemy garnka, ponieważ będziemy gotować wodę. Wodę na makaron. No, przyznacie, że w pięknych widokach i okolicznościach dzisiaj będziemy spożywać spaghetti, spaghetti. W życiu są takie momenty, które chciałoby się przeżywać w zwolnionym tempie. Gdybym mógł zatrzymać czas, zrobiłbym to właśnie tutaj. Podziwiać ptaki, szum fal, pływające foki, kilkudziesięciometrowe klify. Najpiękniejszych chwil w życiu nie zaplanujesz. One przyjdą same, w najmniej oczekiwanym momencie. Tak jak te najgorsze. Dlatego cieszyłem się tymi dobrymi i doceniałem nawet najdrobniejsze rzeczy. Po zachodzie słońca ruszyliśmy w stronę Yosemite National Park. Zobaczcie, jak zimno! Ja pierdzie! 20 godzin temu... Ile? 7 godzin temu mieliśmy 29... 7 godzin temu mieliśmy 29 stopni. A teraz... Pa, takie krajobrazy przed nami i zerowe temperatury wręcz. Niesamowite. Spotkałem tutaj swojego znajomego. Siemanko. Cześć, siema. Czołem, Michał, oczywiście. Michał Alczyszyn. Widzieliśmy się kilka razy w Warszawie. Oczywiście. Jesteśmy od kilku lat znajomymi, a tutaj... Proszę, góra z górą się nie zejdzie, a człowiek z człowiekiem jednak. Po środku Stanów znaleźliśmy, na drodze minęliśmy i tak to jesteśmy nad pięknym, przepięknym krajobrazie. Tak, i to jest parku. To jest dość niesamowite, że w tak odległym miejscu od Polski można spotkać nie tyle Polaka, bo to jesteście drugą polską parą z Magdą, którą zobaczyliśmy przez miesiąc, ale dodatkowo znajomy. Teraz Michał próbuje. Płyń, płyń, bo to jak z jazdą na rowerze. Nie można być samolubnym, trzeba się podzielić tym, co się ma. Dlatego pływamy razem. Plan na dzisiaj jest taki, że chcemy razem spędzić tu nocleg. Gdzieś na dziko może uda się zrobić jakieś ognisko. Dobrze było spotkać znajomych na końcu świata. Zaplanowaliśmy spędzić razem 2 dni, zaczynając od zwiedzania Yosemite. Piękny, olbrzymi i mroźny park, w którym na każdym kroku, gdzie nie spojrzysz, czekają na ciebie ładne widoki. Noc spędziliśmy na parkingu, a rano ruszyliśmy zwiedzać miasteczko z czasów gorączki złota, które ujęło nas oryginalnością. Zachowali tu naprawdę wiele detali sprzed ponad wieku. Miasteczko w Bodhi zdecydowanie zaliczamy do listy udanych atrakcji. Jesteśmy teraz na wysokości 2750 metrów i jedziemy taką drogą, że módlcie się, żeby opony nam nie wystrzeliły, bo szyby już mamy poharatane, więc teraz pora na opony. Jakie to jest wielkie! Tego się nie da opisać! Co ja właśnie widzę? Jak to wygląda? Skarpa na, nie wiem, 800 metrów. Nie da się opisać tego, jak to wygląda, zobaczcie. Wspomniałem już o zachodach słońca, prawda? Piękne. Sequoia National Park! Jesteśmy tutaj, gdzie całe życie marzyłem, żeby być, czyli tam, gdzie rośnie najstarsze drzewo na całej planecie. A tak wygląda to 3 minuty później. Piękne, duże drzewa. Te drzewa mają na oko około 60 metrów. Największe sięgają 100 metrów. Sekwoje. A tak wyglądają w porównaniu do samochodów. I to naprawdę drzewo jest dalej, nie samochód. Dlatego perspektywa jest jeszcze trochę zaniżona na korzyść samochodu. Niesamowite są te drzewa. To jest jedno z takich topowych miejsc na mapie Kalifornii, które chciałem odwiedzić zaraz po Big Sur. Wjechaliśmy do parku i zaczęliśmy delektować się każdym momentem. Zjeść tutaj posiłek to raj dla kubków smakowych. A co do sekwoi? Tak, to tylko drzewa, ale jakże niezwykłe. To prawdziwe olbrzymy. I gdy człowiek staje blisko i łapie tę perspektywę, wówczas widzi i czuje potęgę tejże natury. Na
najstarsze i jednocześnie największe drzewo na świecie. Mówi się o tym, że ma ponad 3000 lat. Jego objętości, średnicy nie da się w ogóle opisać. Dla porównania, tak wygląda przeciętny człowiek, a to jest drzewo. Niesamowicie wielkie. Żeby nieco bardziej docenić potęgę sekwoi, trzeba było koło nich stanąć. Niesamowite. To jest jedno drzewo. Przecież to jest szok. Oh my god. W porównaniu do ludzkiej nogi, no, na pewno nie ludzka. Myślę, że może być niedźwiedzia. Może ktoś z was będzie wiedział. Wykrakałem z tymi odchodami. Jesteśmy jakieś 30-40 metrów od tego niedźwiedzia. Musimy być bardzo cicho, żeby do nas nie podszedł. Zboczyliśmy trochę z tego szlaku. Tak wygląda korzeń od spodu. Coś nieprawdopodobnego. Samochód jest bliżej, więc nie ogarniecie tego porównania. O, teraz mniej więcej są na tej samej wysokości. To jest naprawdę wielkie drzewo. Nigdy w życiu nie zobaczę większego. Moim marzeniem było polecieć na Madagaskar. Tam też są sekwoje, ale spełniłem je tutaj wcześniej. Te drogi są niesamowite w parku. Pole bawełny. Masakrycznie dużo bawełny. Hektary. Dziesiątki hektarów. Bawełna. Kwiat bawełny. To ma taką niesamowitą konsystencję. Do niczego nie można wam tego porównać. Kolejne marzenie odhaczone. Jedziemy na Big Sur, bo już za dużo tych niespodzianek tutaj. Ten kwiat musi mieć jakieś specjalne miejsce. Niech będzie... Spotkałem też kogoś niesamowitego. To jest Steven, który jeździ na rowerze dookoła Stanów Zjednoczonych w bardzo słusznym celu. From Newport, Oregon, all the way to San Diego, up here, all the way to Florida, okay. Then maybe up to Bangor, Maine, and then all the way back to Oregon. This is my fourth time around America. This year or? This year, yes. Wow. But if you go online and Google Steven Swift, yep. Steven with a PH, no V in my name. So Steven Swift biking for cancer. You'll actually see all the stories, videos, and pictures online from around the world. Have you ever had a cancer or? Yes, I'm a two-time cancer survivor, but I lost my dad, sister, grandfather to cancer. And so here I am in Brawley, California, heading out to Florida tomorrow. All right, yes. The same with me. I'm going to Utah, then to Florida. That is so cool, we might meet up again. When you go camping, never leave your butter out, okay? Because there was one time that I did go camping, and I found a bear eating my butter right by my tent. Oh my gosh, that was crazy. So you're sleeping in a tent? Yes, my tent is right there. Oh yeah, great. Sleeping bag, clothes, I got food and stuff in the panniers. Great. And we're doing good. We got a bike that needs to be replaced, so wish me luck on that. Szczerze mówiąc, chętnie bym z gościem pojechał na tym rowerze. Niesamowite. A tak wygląda jego rower. Steven pojawił się na mojej drodze, żeby uświadomić mi, że naprawdę nie miałem w życiu wielkich problemów. Trafiłem na niego w swoim bardzo ciężkim momencie życia. Gdy porównałem sobie skalę problemów między tym, co ja przeżyłem, a tym, co on przeżył, zacząłem jeszcze bardziej doceniać swoje życie. Kolejnym miejscem na mojej trasie była Góra Zbawienia. Miejsce stworzone w 100% przez jednego człowieka. Nazywał się Leonard Knight. Jestem w historycznym miejscu, ponieważ ten człowiek, niestety już od 9 lat nieżyjący, stworzył tą górę, Górę Zbawienia. To wszystko zostało zbudowane przez tego jednego człowieka z cegły. Zostało tu wylane ponad 500 000 litrów farby. Największy napis, który tu widnieje, to God is love. To miejsce występowało również w jednym z moich ulubionych filmów, Into the Wild. Tam był taki człowiek starszy, który oprowadzał aktorów po tym miejscu i tam był wątek miłości poruszany. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że ten człowiek to nie był aktor. To był sam Leonard Knight. Mam ciarki, jak wam to mówię. Bądź mu wierny, a on zajmie się tobą. Prostuj swoje drogi i jemu zaufaj. No, lui, il a fait à
Zobaczcie, w jakim miejscu teraz jestem. Dojechałem na Route 66. Miałem teraz bardzo dziwną sytuację. Gość już poszedł na szczęście. Ale tak się wystraszyłem. I coś cały czas wymachuje, coś... Jest bardzo chory psychicznie. Ojejku. O matko! Ojeju! Gość poszedł, a nagle zawraca. I zaczyna biec w moją stronę. Szybko ci dam. To było straszne. Kazał mi się też wylegitymować. Teraz ja już wiem, dlaczego w Ameryce ciężko jest z autostopem, bo zawsze czytałem o tym, że z autostopem jest bardzo ciężko. Czekajcie, bo kolejni tutaj są. Co tu się dzieje w ogóle? Bardzo dziwna sytuacja. Mam nadzieję, że nigdy nie spotkam tego gościa. Ta sytuacja była dużo gorsza, niż mogła mi się wydawać. Na szczęście skończyła się dobrze. O matko! Takiego widoku nigdy nie widziałem. Las Vegas to totalny odlot. W głowie mi się nie mieści, jak duży przepych tutaj panuje. Nigdy nie widziałem tak rozrywkowego miasta. Mówi się, że Las Vegas to miejsce, gdzie szczęście spotyka się z luksusem, a marzenia stają się rzeczywistością. Ja nie mam żadnych marzeń materialnych, więc nie znalazłem tutaj nic dla siebie. Ciekawym doświadczeniem było jednak przejechać przez to miasto, poczuć klimat najpopularniejszych miejsc i zobaczyć to na własne oczy. Po 3 godzinach spędzonych w tym szalonym mieście pojechałem dalej. W nocy rozłożyłem sobie tutaj namiot, rozpaliłem piękne ognisko, patrząc na te niesamowite krajobrazy, monumentów. To jest moje życie. Natura, dzikość, z daleka od zgiełku miast i tłumów nawalonych ludzi. Tutaj, tu czułem się dużo lepiej niż w Las Vegas. Zawsze stawiałem dziką przyrodę ponad rozbudowane aglomeracje. Nevada to bardzo nietypowy stan, pełen również wielu niebezpieczeństw. W drodze do Wielkiego Kanionu widziałem tak piękne formacje skalne, że ciężko było mi zamknąć buzię z wrażenia. Naprawdę, nie przesadzam, serio. To nie jest wyreżyserowane ujęcie. Nic w tym filmie nie jest wyreżyserowane. Ajajajajaj, bardzo ciężka droga. A dlaczego jadę nią? Chcę zobaczyć piękną formację skalną. Żeby jednak tam dojechać, trzeba pół godziny w jedną, potem wracając też, jechać taką straszną drogą. Na początku szlaku, danger. A nie. Okazało się, że pomyliłem drogi. Minęła godzina od ostatniego nagrania, a ja w jakiejś jaskini. Znaczy nie byle jakiej, bo uważam, że jest bardzo piękna. Ale to nie jest miejsce, do którego chciałem biec, chciałem iść. Biegłem wręcz, żeby przed zachodem zdążyć. I okazało się, że złą drogę wybrałem. Spędziłem tu już dobre pół godziny. Już zdążyłem wyschnąć z potu swojego, zrobić kilka zdjęć, ale przede wszystkim poczuć tą magię miejsca. Tego mi kiedyś brakowało. Tego się nauczyłem też w podróżach, w ostatnich latach w zasadzie, że czasem nie warto biegać, bo można po drodze pominąć bardzo wiele sensownych, piękniejszych rzeczy. Tą analogię możecie wykorzystać wszędzie. W biznesie, w życiu, w podróżach, we wszystkim. Czasem nie warto ścigać się samemu ze sobą, żeby zdążyć w konkretne miejsce, bo czasem życie ma dla was inny scenariusz. Ja dzisiaj miałem być tutaj. Ciekawe, gdzie będę jutro. Przepiękne niebo. Przechodnika widziałem. O ja pierdolę. O ja pierdolę. O ja pierdolę. O ja. O Boże. Zgubiłem się. Grzechotnika widziałem. Tak szedłem, zaczęło coś syczeć. Myślałem, że to świerszcz czy jakieś coś. I to był grzechotnik. I... O, mam takie ciarki cały czas. Strasznie się przestraszyłem. Ja się nie boję generalnie takich rzeczy, ale wiem, jak nie... O, wiem, jak niebezpieczne on jest. Oglądałem bardzo dużo rzeczy na jego temat. Popłakałem się nawet. Ja pierdolę.
O, co mogłem tu umrzeć? Tu nie ma żywej duszy. Jakiś samochód jedzie. Zatrzymam jakieś auto. Muszę się stąd wydostać, zgubiłem się totalnie. Jestem. Mówiłem, że dam radę. Ale było strasznie. Strasznie zmarzłem. Strasznie też było. Dopiero potem zdałem sobie sprawę, że mogłem tam zginąć pośrodku niczego. Grzechotnik ma bardzo silny jad, a ukąszenie jest tym groźniejsze, że nie wywołuje miejscowego obrzęku i jest prawie bezbolesne. Teraz jestem na bardzo popularnej atrakcji, która oczywiście w internecie wyglądała świetnie. A tak wygląda na żywo. I obraz z kamery to obraz, który widzę ja. To znaczy jest pięknie, jest przecudownie. Ale jakby porównać z tym, co w internecie, no to jest lekka różnica. Aczkolwiek nadal robi wrażenie. Głównie przez to, że jest to kanion rzeki Colorado i fajnie się patrzy na tych małych kajakarzy tam daleko. Kanion Colorado w stanie Arizona zaliczany jest do cudów świata. To największy przełom rzeki na świecie i jedna z tych atrakcji, które po prostu trzeba zobaczyć, zwiedzając zachodnie wybrzeże USA. Mnie zachwycił swoją potęgą liczb. Rozciąga się bowiem na 446 km długości i ponad 1600 metrów wysokości. Trafiłem znowu na drogę 66 i sklep Pita. Sklep, muzeum, jak zwał, tak zwał. Miejsce jest naprawdę nieziemskie. Wiele, wiele rzeczy razem z tablicami rejestracyjnymi zostało zachowanych z tej słynnej drogi 66. A tu piękny zabytek. Swoją drogą, tak wyglądały kiedyś dystrybutory Shella. To jest naprawdę niesamowite. Pan opowiedział mi też bardzo niesamowitą historię. W latach 60. jego ojciec miał zarówno tego Forda, który stoi na podwórku, to teraz jest tego pana auto, ale miał też Dodge Challengera pierwszej generacji i skradł kluczyki któregoś razu temu tacie. Ten pan, mając 17 lat z tego co pamiętam, i nielegalnie jeździł po ulicach, doprowadził do wypadku i ten Challenger został rozbity. I strasznie się wtedy pokłócili z tatą, ale ten samochód, Dodge Challenger pierwszej generacji, był tak niesamowity dla tego pana, że do dzisiaj jest jego największym marzeniem, żeby kupić tego Challengera. I to jest niesamowite, że ja też mam Challengera i mogliśmy o tym porozmawiać. Ja mam najnowszą generację, a pan marzy o tej pierwszej. 40 pocztówek zapakowane jak jakiś burger. Idę teraz w piękne miejsce. Długa wędrówka przede mną, jakieś 4 km w jedną stronę. I jestem tu. I to jest ta rzeka. To są te wodospady. Echo! Czasem tak jest, że nie warto gonić do wszystkich miejsc. Goniłem jednak do Daniela i Gosi, pary moich widzów, która mieszka w Phoenix. Kochani ludzie zaprosili mnie na 4 dni do swojego domu, a dziś czekali już z kolacją. Jaki to jest huk! Przyjechaliśmy teraz do miasteczka Goldfield, które jest położone w pięknym, pięknym, malowniczym krajobrazie. Ale tu jest miasteczko kopalni złota, wydobywaczy złota, gorączki złota. Od razu ostrzegają nas przed grzechotnikami. Od czasu do czasu przychodzą. Kiedyś w Biedronce bardzo popularna woda, bo najtańsza, to była woda Saguaro. Nie wiedziałem o co chodzi do momentu, dopóki nie zacząłem planować tej podróży, bo Saguaro to jest odmiana kaktusów. Chyba największe kaktusy na świecie. Bardzo wyjątkowe, ale przede wszystkim jedyne kaktusy na świecie, które występują. Saguaro to właśnie te z Arizony. Kowbojski klimat Arizony czułem na każdym kroku. To jest też stan numer jeden w moim rankingu miejsc do ewentualnego zamieszkania w przyszłości w Ameryce. 40-stopniowe upały, suchy klimat, niskie podatki i serdeczni ludzie.
tak zapamiętam Arizonę. Rodeo się zaczyna za sekundę, my już jesteśmy przygotowani, jesteśmy na trybunach, usiedliśmy w bardzo, bardzo dobrych rzędach. Swoją drogą okazuje się, że tutaj pod nami jest pani, która jest mistrzynią w tym rzucie lasem do byka. Tam zaczynają się pierwsze występy, będzie hymn narodowy. Nie mogę się tutaj nie doczekać, bo to moje pierwsze rodeo. Rodeo traktuje się tutaj jak sport narodowy. Przeżyć rodeo w Stanach to jedno z moich punktów na liście marzeń. Spełniłem i bawiłem się genialnie. Nie rusza się, facet się nie rusza. Podobno dycha, ale nie rusza się w ogóle. Już złapali. Moi drodzy, to jest to miejsce, w którym Forrest Gump przestał biec. Przestał biegać, bo już mu się nie chciało. A ja właśnie tu jestem! Ja właśnie jestem w tym miejscu! To nie jest przypadek, że akurat Challenger jest przede mną. Jak to pięknie wygląda! Słynna Dolina Monumentów, w której Forrest Gump przestał biegać. Do tej pory znałem to miejsce tylko z filmów. Przepiękne formacje skalne i zapierający dech w piersi zachód słońca. Podróżowanie uczy skromności. Widzisz, jak niewiele miejsca zajmujesz w świecie. Nie jestem tym samym człowiekiem po tym, jak zobaczyłem jaśniejący księżyc po drugiej stronie kuli ziemskiej. Pora na włoskie piosenki, piękne widoki i... Jak poznać, że Robert jest szczęśliwy? Że je arbuza! Klimat jest mega fajny. Jestem w Nowym Meksyku, na Starym Mieście. Przesiadłem sobie na pół godzinki, żeby posłuchać właśnie takiej starej kapeli meksykańskiej, która pięknie gra na rynku. Właśnie spróbowałem pierwszych w swoim życiu taco. Przepraszam, że mówię z pełną buzią, ale to jest tak pyszne, że zaraz tego nie będzie. Już dwa zjadłem. Ojejku, mało co bym tego nie nagrał. Mexico, viva la Mexico. Swoją drogą, najlepsze tacos są w takich budkach, w których właśnie kupiłem. Dokładnie takie food trucki, nie wyróżniające się niczym, tam są najlepsze. To już nie jeden tubylec mi powiedział i rzeczywiście są, nie mam porównania zbytnio, ale są tak pyszne, że mam ochotę płakać ze szczęścia. Salsa was great and the green sauce was also. Thank you for coming, I really appreciate it. Ricardo. Ricardo, I'm Roberto. Oh, Roberto. Gracias. It was a pleasure to meet you. Gracias, senor. Gracias, senor. Ale zajebiście. Niesamowite. Houston, mamy problem. Dzień dobry, Houston. Dobry wieczór. Houston, mamy problem, czyli muzeum NASA. Właśnie jestem po opłaceniu biletu, wsiadłem do środka. To jest chyba najlepsze muzeum, w jakim kiedykolwiek w życiu byłem. Wszystkie rzeczy, które tutaj są, to są te rzeczy, które były w kosmosie. Te maszyny, te adaptery. Była wielki na 20 metrów adapter, kombinezony, rękawice. Wszystko to w swoim czasie było gdzieś tam wysoko i wróciło na ziemię szczęśliwie. Niesamowite przeżycie, żeby doświadczyć tego muzeum. Naprawdę jestem tu od 2,5 godziny już, a dopiero drugi raz wyciągnąłem kamerę, bo tak zafascynowany byłem tym wszystkim. Ciężko jest pokazać wszystko, co w tym muzeum, ale warto. Jak będziecie kiedyś w Houston, warto. Tutaj można było dotknąć jednego z 8 dostępnych dla ludzi do dotknięcia kawałków skały z Księżyca, prawdziwej skały z Księżyca. A w tym pomieszczeniu wystawa pierwszej ekspedycji na Księżyc. Myślicie, że to wszystko było prawda? Czy wszystko było wyreżyserowane? Dajcie znać w komentarzu. W Teksasie musicie bardzo uważać, gdzie parkujecie. Zdecydowanie. Masakra. A jeszcze gorsze, że miałem tutaj spać. Miałem tu nocować na tej plaży. Odkryłem jakieś mega fajne osiedle tuż przy morzu, na takich balach, gdyby zalało. Piękny dzień na plaży, piękny wieczór, zachód słońca, potem prom. Teraz już jestem po drugiej stronie tego miasteczka. Na pilocie, którego wam nie pokazuję zbyt często, bo te prysznice po prostu biorę codziennie, jak jestem w trasie, chyba że u kogoś śpię. Pora na kolejny prysznic. Czasami myję się dwa razy dziennie w ogóle. Jak biegam, a dzisiaj biegałem 14 km zrobiłem, to też warte zapamiętania, bo chyba z 10 lat nie biegałem. Byłem w Nowym Orleanie i uznałem, że
to nie będzie ciekawe, żeby coś pokazywać z tego Nowego Orleanu. Po prostu przeszedłem 17 km po tym mieście, wypiłem piwko, pozwiedzałem i tyle w zasadzie, ale było to bardzo ładne miasto. Pękła opona. God damn it! Niedobrze. Bardzo niedobrze. Szczególnie, że jestem na totalnym pustkowiu. Z aligatorami. Jak to napisali? Critical Wildlife Area. Ja sobie nie poradzę. A dzisiaj niedziela. Tak miało być. Zawsze jak się wam coś złego dzieje, to powiedzcie sobie, tak miało być i będzie lepiej. No bo co macie zrobić? W moim życiu ostatnio dzieje się tak dużo złego, że takie rzeczy... O, jakieś auto jedzie. Nawet dwa! W moim życiu ostatnio dzieje się tyle złego i przykrego, że takie coś mnie już nie dobija. Już wyrąbany mam na takie rzeczy. Poza tym i tak długo wytrzymały te opony. Myślałem, że na Alasce się rozpadną, bo tam same kamienie były. Same. Tu jest. Policja jest od pomagania i właśnie się zatrzymuje teraz, już widzę go kątem oka, szeryf, który będzie chciał mi pomóc. Po prostu wymienić oponę, bo się zainteresował, co się dzieje u mnie. I just saw you broke down, just want to see if you need help, man. Yeah, I'm good, thank you. What did you get on your tire? You get a nail on your tire or what? The nail, yeah. The nail? I can show you. Just make sure that all the debris right. Stuff's clean, and then you take it out, and you put the other one in, and it hooks in, and you just kind of... That's it. Thank you. And you put a little bit of rubber cement on the sides of it to make sure that the air doesn't leak out. Yeah, of course. Thank you, officer. Thank you so much. Halloween. Każdy ma różne zdanie o tym, ale w Ameryce trzeba to zobaczyć. I to, co tu się dzieje, to jest coś nieprawdopodobnego. Wszyscy, dosłownie wszyscy są przebrani za cokolwiek. Teletubisie, dinozaury, wszystko. A ja z chęcią obserwuję to właśnie z perspektywy kierowcy. Pora na czas, w którym Buczo przyjechał do Everglades, czyli jeden z najbardziej egzotycznych parków narodowych. Właśnie między innymi z tego powodu. Na każdym kroku są tutaj wielometrowe aligatory. Poza tym to chyba są piranie, tak mi się wydaje. Tak wyglądają. Airboat w parku Everglades to zdecydowanie najlepsza forma zwiedzania tych bagien. Driftowanie tymi łodziami sprawia mi bardzo dużo frajdy. Okazuje się, że jest tutaj maksimum głębokości 1 metr. Gdyby nie ten mur, to byłoby widać dno. Mamy pierwszego aligatora przed nami. Tam jest pierwszy gator, którego zobaczyliśmy. Generalnie przecież jest tak zajebisto, że się popłakałem ze szczęścia. Mega. Jestem mega szczęśliwy. Everglades jest pięknym parkiem, ale ciężko trafić na porządnego aligatora czy 6-metrowego pytona. Mimo to rejs tą łodzią był warty każdych pieniędzy. Po rejsie poszedłem jeszcze pomacać małe aligatorki. Witam was, wakacyjny Buczo. Słuchajcie, dzisiaj wielki dzień. Złowiłem trochę ryb, żeby pokarmić tarpany. To jest bardzo popularna atrakcja na Florydzie, szczególnie na Key West, bo tu właśnie jestem. Wczoraj byłem wieczorem w Miami, żeby zobaczyć, jak wygląda to miasto, ale nie zachwyciło mnie. Wrócę tam jeszcze, ale teraz pojechałem na Key West, zobaczyć dom Hemingwaya, ale przede wszystkim, kurczę, no 6 ryb złowiłem. Mam nadzieję, że starczy dla tarpanów. Przy okazji tarpanów są też pelikany, które bardzo mocno patrzą na to, co przyniosłem. Tarpany to ogromne żarłoki, ale nic nie przebije tych pazernych pelikanów. Są tak sprytne, że połowę moich ryb niestety skończyło w ich żołądkach. Ale piękny klasyk, transporter, te jedynka chyba z psem z tyłu. Cudownie, ale to nie wszystko, co chcę wam pokazać. Spałem dzisiaj na plaży i dzień pięknie się zaczął od świetnego zwiedzania muzeum, w zasadzie domu Ernesta Hemingwaya, a tu polski market. Pani Ola prowadzi, byłem w środku, przywitałem się. Niesamowita sprawa, że na Key Westie mieszka około 350 Polaków. Chciałbym się wam z czegoś zwierzyć. Przez 3 dni nie włączałem prawie w ogóle kamery. Tylko co
tam ten sklep, czy jakieś drobnostki. Musiałem się po prostu zresetować. Tu jest tak pięknie, bajecznie, to jest raj na ziemi. Key West, jeżeli ktokolwiek będzie blisko Key West, musicie tutaj wpaść koniecznie. To jest miejsce, które poczułem i poczułem, że to miejsce mnie też dopełni i zrelaksuje. Mam ciężki czas, bez zbędnego gadania, ale mam ciężki czas, odkąd jestem sam w podróży i to jest miejsce, w którym odetchnąłem. Jest piękne, nie pokazałem zbyt wiele. Jak pewnie widać, po mnie też się opaliłem. Teraz jadę na boisko do koszykówki i też wam zdradzę, że codziennie tutaj jestem na boisku do kosza. To miejsce jest niesamowite, ma taką energię. Kiedyś byłem na Seszelach i na Seszelach też czułem się podobnie. Tu są takie Seszele. No, samotna podróż jest piękna, ale bardzo ciężka. Nie będę was oszukiwał. Ciężko jest. Ciężko jest samemu. Czuję się jak w Castaway poza światem. Oprócz tego, że są samochody i ludzie w mojej przygodzie życiowej, to trochę tak się czuję, bo tak żyję. Jakbym nic nie miał oprócz tego auta. I tak dzisiaj spałem. Piękny widok, piękny wschód słońca, chociaż teraz już schował się za chmurami. Ale najpiękniejsze jest to, co za mną. Przezroczysta woda. No i przede wszystkim zobaczcie, jak tutaj wygląda chociażby miejsce do zjedzenia pięknego śniadania. Pięknego, ponieważ ten widok jest wymarzonym. Dla mnie to jest wymarzone miejsce. Czuję się jak w raju, na Karaibach jakichś. Nazwałem go Czapek. Krąży tak koło mnie od kilkunastu minut. Chciał mojego banana zjeść. Czy ja już zgłupiałem i zaświrowałem? Jest tutaj trochę więcej zwierząt. Niektóre trochę za długo leżą. Są też takie wielkie kraby, ale takie naprawdę wielkie, wielkości dwóch moich dłoni. Nie nagrałem akurat żadnego, bo to był wschód słońca i nie miałem wtedy kamery. Teraz jestem w Miami, przy Miami Beach. Tutaj w ogóle będę spał dzisiaj. Rozkminiłem, że tu jest strefa darmowego parkowania chyba. Przynajmniej mam taką nadzieję, zobaczymy jak to wyjdzie. Oprócz piątku nie ma innych zakazów. Piątki odholowują, bo tutaj czyszczą ulica, ale mamy niedzielę, więc mogę tu 5 dni teoretycznie być. I jak mnie nikt nie potwierdzieli, no to będę tutaj spał właśnie przy ulicy. I mam bardzo blisko do plaży, bo jakieś 200 metrów do Miami Beach. Zobaczymy, na razie idę biegać. Kamerę chowam z tyłu, laptopa z tyłu, żeby nikt nie widział złodziej, żeby nie zbił szyby. Bo już wystarczająco zbita jest. Moje zęby nigdy nie były takie białe. Co ja wam mogę powiedzieć? Jestem jak panel fotowoltaiczny. Co jest? Komuś uciekł z domu, czy co? One tu na wolności żyją? Masakra. W porównaniu z autami to jest tak wielkie. Zobaczcie. Szok. Przepraszam, którędy do Wendy's? Żeby wam przybliżyć bardziej fenomen Florydy, to wam może pokażę ludzi, którzy chodzą do sklepu tutaj. Zwykli mieszkańcy Florydy. Miałem takie wielkie marzenie, żeby pojechać do Waszyngtonu. Jestem tutaj teraz i zrobić sobie zdjęcie pod Białym Domem, takie samo jak Pablo Escobar. Ale niestety nie wejdę tutaj. Kurczę. Dzień dobry. Fajnie tu. Tak filmowo. Dzień dobry, Nowy Jork. Dziś akurat dzień weterana. Trafiłem, ale wszystko jest takie filmowe, nawet ta para z kanalizacji. Wszystko tak jak w filmach. Czuję się dobrze w tym mieście. Jest tutaj taki klimat warszawski, ale razy trzy. Teraz jestem w Central Parku i chciałem pokazać wam kilka kultowych miejsc. Przerażają mnie te wieżowce. To jest niesamowite, jak wielkie i wąskie one są, ale te penthouse'y na szczycie muszą być warte setki milionów. No i oczywiście, jak już wiecie, jestem tutaj w połowie listopada, a tu już sezon zimowy się zaczyna. A jak sezon zimowy, no to lodowisko w Central Parku na łyżwach. Wrócę tu wieczorem. O tak, zdecydowanie. To jest to miejsce godne uwagi, czyli słynny most w Central Parku. In New York, concrete jungle where dreams are made of. Taki tu jest klimat cały czas. Niesamowity. Most brukliński.
Cały czas ta sama piosenka, ale pięknie trafiłem, bo akurat na zachód słońca. I tak się jaram tym wszystkim, co przeżywam. Miałem bardzo mieszane uczucia, wjeżdżając do Nowego Jorku, a jednak mimo wszystko okazało się, że to najfajniejsze miasto, jakie zobaczyłem na całym wyjeździe. Niesamowite. Zobaczcie. Wszystko jest tak piękne. Jestem niesamowicie szczęśliwy, że tu jestem. A tam jakieś 20 km temu byłem. Teraz jest już ciemno. Tutaj życie jest bardzo, 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 bardzo obfite. Jestem właśnie na Times Square. Jestem tu już drugi raz. To naprawdę świetne miejsce. Byłem ciekawy, jak to wygląda w dzień i w nocy. I robi wrażenie. Jeżeli nie byliście tutaj, to być może wizualizowaliście sobie, jak to może wyglądać. Dokładnie tak samo wygląda. Jest tu tyle energii i w ogóle nie czuję się niebezpiecznie, naprawdę. Może dlatego, że już tutaj długo jestem w Stanach i wiem, na co uważać, ale tu nie ma niebezpiecznych ludzi. Dwoje, troje takich zrąbanych ludzi widziałem, którzy się zachowywali idiotycznie i darli mordę, ale tak to naprawdę. Przez cały dzień zrobiłem 27 kilometrów i nic złego nie zobaczyłem tutaj w tym mieście. Naprawdę jestem aż w szoku. No i przy okazji jakieś pół godziny temu, jak zamawiałem bubble tea, patrzę, wracam się, a za mną Logan Paul. Przysięgam. Macie fotkę, bo nie zrobiłem niestety nagrania. W sumie nie pomyślałem, ale to by było dużo lepsze. Poczułem to miasto od razu. I jeśli miałbym kiedykolwiek wracać jeszcze do Stanów Zjednoczonych, to ewidentnie byłby to właśnie Nowy Jork. W tym mieście jest coś magicznego, zaczarowanego. Ostatniego poranka zdecydowałem się też obudzić na wschód słońca. Jungle and dreams are made of! Jak to jest cudownie! Jestem trzeci dzień w Nowym Jorku, wstałem na wschód słońca. Oprócz tego, że obudziłem się po 3 dniach na piękny wschód słońca w Nowym Jorku, to warto wam powiedzieć coś więcej o tym mieście. Jestem osobą, która dużo widziała w życiu. Zwiedziłem ponad 40 państw i byłem w wielu, wielu światowych miastach, stolicach. To jest w pierwszej trójce na 100%. Myślę, że po Dubaju i po Las Vegas może zrobiło na mnie największe wrażenie. Las Vegas to jest taki mind-blowing. Tam nie wiesz, co się dzieje, ale to nie jest dla mnie miasto. Tutaj mógłbym żyć, tak samo jak w Dubaju. I żeby nie było, nie jestem gołosłowny, przeszedłem tam od pierwszego wieżowca do ostatniego wieżowca, do mostu bruklińskiego w zasadzie i z powrotem. Poznałem już to miasto. Jeszcze kilka dni pobędę tutaj, ale poznałem już to miasto, więc chciałbym, żebyście wiedzieli, że to, co mówię, to nie są słowa rzucone na wiatr. Jestem teraz przygotowany do puszczenia tego lądu. I ostatnie moje marzenie spełnione, lot nad Nowym Jorkiem. Co prawda kosztował ponad 1000 zł, ale te 15 minut lotu naprawdę były warte każdego grosza. Był Nowy Jork, był wodospad Niagara, ale pędziłem do Chicago, bo tutaj czekali na mnie Remy i Nancy, czyli para, która mieszka tutaj od wielu lat. Remy jest Polakiem i poznał tutaj swoją żonę, Dominikankę. Cudowna jest z nich para, pokochałem ich jako człowiek i takich mądrych ludzi życzę każdemu na swojej drodze. Teraz to koniec mojej podróży. I w sumie smutno mi się zrobiło, jak to powiedziałem. Ale ta podróż... nigdy jej nie zapomnę. I pewnie chcecie, żebym podsumował tę podróż. Ja tego nie zrobię. Jeśli chodzi o to, czy powtórzyłbym tę podróż, mając ją już za sobą, nie powtórzyłbym. Ale będąc 3 miesiące wcześniej, Przed tą wyprawą na pewno wyjechałbym tu jeszcze raz. Dlatego polecam wam bardzo serdecznie tę podróż. Podróż po Stanach Zjednoczonych, a w szczególności Alaskę. Nigdy bym się nie spodziewał, że przeżyję taką podróż.